Treat Dura Sharp. Wracamy do sprzętu i widzimy, co się dzieje. Dzień dobry. Niedziela 10.10, 30 lipca, czyli przed południem. Zarost 3,5 dniowy. Zarost wzrastał mi dosyć przyzwoicie, nie czułem tutaj jakichś problemów. Po prostu rósł. Nie było problemów, nie był zły, ale golenie, wspominam, tak jak pamiętacie, marnie. Żyletkę oznaczyłem jako lipa. Żyletka jest zapakowana do oryginalnego papierka albo dwóch papierków. Po goleniu wysuszyłem twarz też, ale opłukałem żyletkę, wysuszyłem ją i wsadziłem do oryginalnych papierków, a mianowicie ona jest w tej takiej standardowej tekturce, przynajmniej była, i jeszcze w tym takim no nie wiem, co to jest, jak się to pergamin, nie wiem, jak się fachowo nazywa ten drugi papierek. W każdym razie żyletka nie chwyciła tutaj rydzy, czyli była dobrze wytarta, i już ją wbijam do maszynki F41, czyli maszynki, którą używałem do niej. Mące, zakładam, skręcam i maszynkę mamy gotową, czyli dzisiaj drugie podejście do tej samej żyletki. Drugie i ostatnie. I wilżę twarz i pokazuję, czego będę jeszcze używał dzisiaj do golenia. A mianowicie użyję takiego pre-shave'a, którego dawno nie używałem, fioletowy Cube 2.0 w standardzie, i ten pre-shave, ten Cube, tak jak większość moich Cube'ów, to jest Cube, który wychodzi tam sobie okolicznościowo raz w roku, nie jest tak w ciągłej sprzedaży jak standardowo czarny czy niebieski, i on się zwie Evil. Delikatnie jakiś tam zapaszek ma, więc tak to wygląda. Sięgam po kolei, chcę troszeczkę sobie przypomnieć, bo ostatnio skupiłem się na tym zielonym Cube'ie i jego bardzo często używałem, a przecież mam tych Cube'ów, no myślę, około 10 różnych smaków, więc tak to będzie wyglądać. Mydełka, jakie dzisiaj użyję, Zingari. W taki sposób ciemnobrązowe mydełko. Po goleniu to samo Zingari. Merchant, nie wiem jak to, kupiec inaczej chyba na polski język. To jest taki splash, recovery splash. Taką to przyjął nazwę. Jest to po prostu taka wodzianka z dodatkiem gipsu. Przynajmniej tak wygląda. Oczywiście śmieję się, ale recovery splash to się zwie. Kurde, mam te okulary szczaskane. Mydełko ciemnobrązowe, przegrzmocone ostatnio do miski, którą bardzo często używam, czyli Paweł Peksa. Pędzel, który użyję, który moczy się w tym momencie w tym z łyżeczką, którą nabieram mydełko, w takim sobie tygieleczku do moczenia. Pędzel, powiedzcie mi. Pędzel SV, czyli borsuczek, a borsuczek, kurde, Manchurian, chyba tak. Specyficzny zapach tego mydła, ale jak najbardziej, tak jak mówię, ciemnobrązowe, piana przynajmniej teraz na początku, taka też się robi brązowawa, a nawet nie tak brązowawa jak beżowa. Wyrabianie bezproblemowe. Zingari jak to Zingari. Mam jeszcze chyba jedno Zingari. Nie pamiętam, jakieś tam jeszcze jedno Zingari mam. Całkiem przyzwoite mydełka, które też się robią. Wiecie, jest ich Gento, jest ich Dudo, jest ich Grubo, no i są majonezowate. I też za dużo w standardzie, jak zawsze, wyrobić z dna nie idzie, ponieważ no
zawsze mi się wydaje, że ja wolę, żeby mi zostało, niż żeby mi brakło. I tylko w przypadku Hossery to tutaj miałoby tak naprawdę podejście, bo tak jak mówię, jest najbardziej tłusta, najbardziej taka maziata, ale też najmniej wydajna. I ja już przyzwyczajenia daję troszkę więcej. A patrzcie, ile się tego, kurde, no dałem stanowczo za dużo. No, i z dołu jeszcze nawet nie będę w stanie tego wszystkiego wyrobić. Ale tak jak mówię, w moim przypadku nie należy to na pewno do jakichś ekologicznych i oszczędnych podejść, ale ja wolę wypłukać nadmiar mydła, jeśli żeby mi brakło i żebym, przypuśćmy, przy trzecim przejściu już mgiełkę na twarz nakładał. Nie dlatego, że ta mgiełka jeszcze w przypadku dobrych mydeł nie wystarczy, tylko dlatego, że ja lubię po prostu mydło mieć na twarzy. No i to co mówię, to są nasze takie podczas golenia nasze indywidualne podejście. No, dla mnie to jest fajna sprawa, jak mam tego mydła pod dostatkiem. Wracając do bohatera dzisiejszego golenia, no to tak jak mówię, no jest to, mówię to z takim lekkim, jest to żyletka Tridu Dura Sharp, żyletka węglowa, na którą trzeba uważać, której wilgotnej maszynce nie powinniśmy zostawiać, bo chwyci rdzę. Żyletka, która w ogóle mi nie spasowała, wręcz bardzo mi nie spasowała. No zobaczymy, co będzie teraz. Jeden z komentarzy pod filmem otrzymałem: mi ta żyletka pasuje tylko w jakiejś tam maszynce. Proszę Państwa, ja tam opisałem ten komentarz, że ja nie chcę dopasować maszynki do żyletki, tylko chcę sobie znaleźć żyletkę, która będzie mi pasowała ze wszystkimi maszynkami, a też przede wszystkim z moimi ulubionymi maszynkami, czyli z maszynką skuteczną, jaką jest na przykład R41, którą sami wybraliście i polecaliście, żebym robił testy tą maszynką, na co za tym idzie, no mówię, skuteczną, nie mylić, ale patrzcie, już chwyta. Nie dość, że szarpie, o czym wam zapomniałem powiedzieć, no jest ta żyletka dla mnie, no szarpie. No jeszcze w tym miejscu, tutaj takie moje miejsce, bo patrzcie, no to płynnie nie idzie. Muszę troszeczkę bardziej skontrować, no bo jak bardziej skontruję, to jestem narażony, no szarpie. Jestem narażony na kontuzję. Goląc szyję podwozja już chwyciłem. To jest po prostu, no mówię, dla mnie ta żyletka, no nie sprawdza się. Golenie od początku nieprzyjemne. I tak jak mówię, o, patrzcie, co się podziało. Ja nie szukam, nie chcę dopasowywać do żyletki maszynki, bo dla mnie to jest bez sensu. Ja chcę mieć żyletkę, którą zawsze jak wsadzę, tak jak w przypadku starej Astry zielonej, tak jak w przypadku Tritonów, wsadzam do wszystkiego i ze wszystkimi to odpowiada. O. Masakrycznie wąs. No nie robi mi ta żyletka. To golenie będzie równie niemiłe pewnie dla mnie, albo ostatnio, albo jeszcze bardziej. Ale szarpie Franca. Tyle, że dogolony byłem ostatnio, ale mówię, no golenie przeszło. No szarpie, nawet w tym miejscu, gdzie tutaj mi ten zarost tak najbardziej prawidłnie na tej stronie rośnie, czyli tam, gdzie jest podwóz, mnie się po prostu kręci. Ale mówię, muszę troszkę mocniej kontrować, żeby mi nie skakała. Znowu jak mocniej kontruję, to mi szarpie.
czyli tak jak poprzednio. Nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy gorzej, bo już niby ta żyletka troszeczkę jest przytępiona po pierwszym przejściu. Ale tak jak widzicie, goliłem pod włos z włosem szyję i ściąłem sobie... ściąłem, bo to nie jest zacięcie. No nie ma przyjemności z tego golenia i nie sądzę, że cokolwiek się zmieni. Za to przyjemnie mydełko zostawia film na twarzy. No nie mogę powiedzieć, no równo jestem ogolony na tej twarzy. Chyba nawet równie niż ostatnio. Bo wydawało mi się, że ostatnio... Nie ma ta żyletka jakiegoś wielkiego wpływu w moim przypadku na to, żeby mnie nie dogolić. Ale to mydełko fajne. Ale jednak potężny wpływ na cały przebieg golenia. Bo tak jak mówię, ostatnio wcale mi ten zarost szybciej nie wzrastał. Całkiem normalnie mi wzrastał. No ale też widzieliście, że tą szyję sobie w jakiś sposób tam podrażniłem. Podrażnienia dla mnie nie są niczym problematycznym, ponieważ po nałożeniu jakiegoś aftershave'a 2 minuty, 5 minut po tym fakcie już moja twarz jest po prostu idealna. Bardzo szybko te podrażnienia jak gdyby mi znikają z tej twarzy, ale tak jak mówię, w moim przypadku, jak i w każdego, chodzi nam o to, aby golenie przebiegło miło, fajnie, jakoś tak bezpiecznie, żebyśmy nie musieli martwić, że coś nam sprzęt zrobi. O Boże, no nic się nie zmienia. Jest ta żyletka dla mnie chujata. Widzicie? I odnawiam to. Szarpiąca. Tak jakbym się od początku golił po prostu tępą żyletką, która jak najbardziej zostawia na twarzy dogolenie, ale no, jakość tego golenia bardzo, bardzo dla mnie zła. No dla mnie zła i tak jak mówię, wszystkie te żyletki, które występują, czyli 5 tych rodzajów i pewnie kolejne, które będę testował, bo to w czasie się rozłoży, będę testował z R41, którą sami żeście wybrali, czyli z maszynką, która dla mnie jest tą królową. To jest dla mnie najlepsza jakość do ceny ze wszystkich maszynek, z którymi ja się goliłem. Jakość dlatego, że zawsze mnie dogala. Jakość dlatego, że zawsze to golenie jest miłe i przyjemne. Warunkiem jest, że muszę mieć żyletkę, która po prostu... żyletkę, która dobrze współpracuje i dlatego nie będę wam już dzisiaj w kółko powtarzał, że to golenie jest nieprzyjemne, chyba że coś się zmieni na lepiej, bo tak to bez sensu. I tak jak mówię, żyletka, bardzo, bardzo, bardzo indywidualny odbiór. I tutaj, że ja mówię, że ta żyletka jest do kitu, to ja nie mówię, że ta żyletka jest do kitu globalnie, ogólnie. Ja mówię, że ona jest do kitu dla mnie. I ludzie, którzy chcą tą żyletkę spróbować, to mówię, ja sobie szukam żyletki. To nie szukam żyletki dla was, bo nie ma takiej opcji, żebym ja wam znalazł żyletkę. To ja sobie szukam żyletki i mówię, też tak naprawdę te filmy, które powstają w poszukiwaniu żyletki dla mnie, to są stricte filmy dla mnie. Dzięki, że chcecie na to spojrzeć, że to oglądacie i nawet jest poruszone dosyć grono oglądających, bo piszecie komentarze pod filmem znacznie większej ilości niż jak pokazuje nowe urządzenia typu maszynki, czy nie wiem,
brzytwy, mydła, cokolwiek, jest znacznie większa atencja, jeżeli chodzi o te filmy. Ale tak naprawdę, no mówiąc szczerze, to jest stricte dla mnie, bo jak ja sobie znajdę coś, to ja sobie coś znajdę. I też mówię, większość to chyba Was wie, bo większość ludzi, którzy mnie ogląda, to są ludzie, którzy mnie oglądają długo i już znają tą zasadę, że to jest wybór indywidualny. Ale jakoś się Wam to podoba, więc dlatego... Najwięcej z tych filmów skorzystam ja, bo a Wy po prostu, pewnie do niczego Wam to nie jest potrzebne, ale poznacie moje preferencje. I to, którą ja żyletkę znajdę, to będzie stricte wiedza dla mnie i mnie potrzebna. I właśnie o to chodzi. Ja tej żyletki nie przekreślam globalnie. Dla mnie to jest po prostu sied i tyle. No. Ale dla mnie, tylko i wyłącznie, ktoś, kto się tą żyletką goli, ktoś, kto tą żyletkę lubi, to właśnie o to biega. Właśnie o to chodzi. Znaleźć sobie coś, co będzie Wam lepiej z Wami współpracować. Ale z ciekawostek powiem, bo nie chcę na tą żyletkę cały czas narzekać. Wydaje mi się, że to drugie przejście, może na to już się zagadałem, było ciut milsze niż ostatnio drugie. No golony jestem super, tak jak zawsze, 400 medyko, ale tylko ciut. Nie zmienia to postaci rzeczy, że mogę tej żyletce dać średniak. Nie mogę, przynajmniej, no chyba, że wcześniej będzie tak perfekcyjnie, że nie będę czuł. Ale czuję, że drugi raz dygnę na po prostu określenie lipa, no bo tak tę żyletkę czuję. Spłukuję pozostałości mydła w twarzy. No jak po 41, jestem dogolony świetnie. Teraz już mógłbym wbijać nadzielnie i chwalić się, jaki jestem ogolony, a wszyscy powinni popadać w potężny zachwyt. No ale jednak ja czuję pod palcoma jeszcze miejsca, które zawsze czuję i których nie jestem w stanie ogolić dwoma przejściami. Niczym. Brzytwą, szawetką. Niczym. Żadną maszynką. No. Ale... Tak jak mówię, dobrze wiedzieć, ja już wiem, że tej żyletki bym nie wybrał, mimo to, że cena atrakcyjna, mimo to, że nie wiem co, że dogala mnie E40 jedynką na maksa, ale robi to nieprzyjemnie. Na taczkach można przejechać z punktu A do punktu B, również można przejechać już samochodem, rowerem i każda docelowa, po prostu tutaj ten docelowy punkt zaliczamy jadąc. No ale jedziemy taczkami bez amortyzacji, przypuśćmy, jest nam niewygodnie, pada nam na głowę. Jedziemy rowerem, już wygodnie, ale nadal pada nam na głowę. Jedziemy autem, już jest fajnie, jesteśmy w środku. I teraz jeszcze w tych autach możemy znaleźć limuzynę, możemy auto sportowe, więc każdy przejazd będzie zaliczony. Tylko w jaki sposób, jak było nam fajnie czy nie fajnie. I tutaj w moim przypadku ta żyletka dogala mnie na maksa w maszynce R41. Ale golenie tą żyletką jest dla mnie na maksa niefajne. No, czuję ją nawet już na tak króciutkim zaroście, czyli już wykończeniu, czyli goleniu przy trzecim przejściu. Ja ją czuję w formie cały czas lekko szarpiącej, jak byłaby mocno przytępiona. Czyli niemiło ją czuję. Nic się tu, kurde, nie zmienia. I sobie tej żyletki nie polecam. A Wam, jak nie spróbujecie, to wiecie co. Jesteście w ciemnej dupie, bo nie wiecie nadal. I...
Jest fajnie, no jest fajnie, tylko kosztem niefajnego, niefajnej drogi, którą musiałem przejść, aby było fajnie. A mógłbym przejść dużo milszą drogę, używając żyletki, którą lubię. Choćby nawet poprzedniej żyletki, która mi zrobiła bardzo dobre golenie. Pierwsze może słabiej, ale drugie było już ekstra full. Ale powiem wam z ciekawości, jest ciut, sorry, bo mi tutaj przychodzą wiadomości na telefon, jest ciut chyba lepiej niż było ostatnio, typu tak mini, ale albo ja może już się przyzwyczaiłem do tego, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że ta żyletka będzie dla mnie, dzisiaj wzrosną jej notowania u mnie. Nie stanie się tak. Teraz jak tamto ciszę i jeszcze podwoz spróbuję te poliki, no nie stanie się. Czuję, że to jest właśnie nieprzyjemne. Muszę troszkę docisnąć maszynkę, żeby dogolić się na muto. I od razu czuję to szarpanie. Mimo to, że zaraz jest króciutki, co nie, więc. Też muszę troszkę więcej poprawek zrobić, czyli nie chwyci mi tak jak moje ulubione żyletki. No ale nie mogę odejść niedogolony. Jeszcze korzystając z tak znakomitego sprzętu do golenia, jakim jest Mule R41. Podwóz. O, no, wąs podwóz, potężna lipa. Ale ciut lepiej niż ostatnio. Ale marnie. No powiem wam, jestem ogolony. Jeszcze tu gdzieś, kurde. O tu, jak tak mocno naciągnę. Jestem dogolony. Może tu. Widzicie, 41 jeszcze robię poprawki, czyli jednak ta żyletka mi tak nie zbierze. Jak ja bym chciał. Jestem dogolony żyletką Treat Dura Sharp. Dzisiaj było o włosek minę, przynajmniej drugie i trzecie przejście, ale ten włosek nie ma żadnego wpływu na wynik końcowy. Płuczę twarz zimną wodą. Nie ma. Ta żyletka mnie nie robi. I mówię, może w innej maszynce byłoby ciut lepiej, tylko w której? W ATT? Bo naprawdę niewiele ma maszynek Double Edge, które mnie są w stanie tak dogodzić jak R41 lub ATT. Nie strąciłem, nie. A więc dlatego jeszcze raz powtórzę, nie dopasowuję maszynki do żyletki, tylko szukam żyletki, która, kurde, ten szyci mocno pachną, która spasuje mi ze wszystkimi maszynkami. O, w taki sposób. Proszę państwa, muto, masakra, gładź idealna. Po prostu moc. Tak jestem totalnie dogolony. Tych poprawek było więcej, jeżeli chodzi o E41, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jestem dogolony. Jestem dogolony maksymalnie. Ale jak wiecie, sięgam po pisaczek i zaznaczam dzisiaj grubą stroną,
golenie lipa, a dokładnie odczuwanie tej żyletki podczas golenia. Żyletka mnie szarpała, musiałem ją czasami docisnąć. W moim przypadku, żebym się dogolił idealnie, w przypadku tak jak mój zarost rośnie, muszę tę maszynkę przyłożyć mocniej do tej twarzy. I wtedy czułem to, co czułem, czyli szarpanie, tak jakby żyletka była bardzo mocno tępa i nie chciała mi ścinać zarostu. Druga sprawa, drugi biegun. Jestem dogolony perfekcyjnie i tutaj powtarzam, jest to zasługa stricte maszynki, bo ta maszynka Mule R41 zawsze mnie dogala mistrzowsko, mistrzowsko. I akurat to jest może też dobra sprawa, że ja do tej maszynki pewnie co bym nie włożył, to się tym ogolę. Tylko właśnie to golenie, ta przyjemność z tego golenia, a dokładnie brak tej przyjemności z tego golenia, a dokładnie pracy, brak przyjemności podczas pracy maszynką, którą uwielbiam, no jest taka, jaka jest, ale ważne jest to, że finał jest uwieńczenie tych trudów takie, że jestem dogolony idealnie. Żyletki sobie nie polecam, a Wy odniesiecie się do tego, jak będziecie chcieli, ale proponuję, jak ze wszystkim, no chcecie coś więcej, sprawdzajcie, szukajcie. Ja sobie jasno cel wyznaczyłem. Ja chcę mieć żyletkę, która będzie mi pasowała ze wszystkim. I tak naprawdę tu Gillette Platinum wyszła bardzo fajnie, ale czy ona mi będzie pasowała z innymi maszynkami? Ciężko mi powiedzieć, bo takie stwierdzenie musiałby potrwać. Musiałbym przerabiać wiele maszynek. Wiele maszynek przeróżnych, które przerobiłem żyletkami Zieloną Astrą i Tritonem. I te żyletki naprawdę wszędzie zawsze mi pasują. A tutaj Platinum mi pykło. Z jednej strony pykło mi w tej maszynce, którą na pewno bym się golił, jakbym się Wam nie pokazywał, a chciałbym się ogolić maszynką. To byłaby to Mule, ta R41, tudzież Abu Detay z płytką H1. I jakby mi to pykało, to nic więcej mi nie potrzeba. No, bo tak by to wyglądało. Ale pewnie jakbym się Wam nie pokazywał, to bardziej bym sięgał po brzytwę, tudzież po szawetkę, gdzie szawetki dla mnie ostatnimi czasy są o tyle fajne, że zrobiłem się tak mocno leniwy, że nie chcę mi się sięgać po kamienie, którymi musiałbym oszczyć brzytwę, a w szawetce bym wymienił sobie żyletkę. Mówię o szawetce na żyletki Feder Artist Club. Reasumując, żyletka Trit Dura Sharp, żyletka węglowa mnie nie zrobiła. Nie zrobiła mnie to bardzo. Do tego stopnia mi nie zrobiła, że nawet nie dałem noty średniak. Ani przy pierwszym, ani przy drugim goleniu. Przy drugim goleniu ciut. Wydaje mi się, że ciut lepiej było. Ciut, ale nie wiem, czy to już po prostu z racji tego, że już się, można powiedzieć, drugie podejście z żyletki szarpała mnie. Wiedziałem, co jest grane. Nie byłem zaskoczony i dlatego jej daję tam jakiś iluzorycznie minimalistyczny punkcik więcej, ale nie ma on w ogóle wpływu, nie ma on żadnego wpływu na tak naprawdę na to, aby podnieść po prostu jak gdyby wywindować tę żyletkę na wyższy poziom dla mnie, na lepszą żyletkę. No nie ma takiej opcji, no nie robi mi ta żyletka i koniec. Więc jeszcze raz reasumując, Tritem Dura Sharp w maszynce 41 dogoliłem się na muto. Golenie od początku do końca dla mnie mocno nieprzyjemne, ale tak jak mówię, skuteczne, ale uważam, że to maszynka. Jestem pewny, no dzięki tej maszynce się dogoliłem, bo zresztą jak zawsze R41 mnie dogala. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę miłej słonecznej niedzieli. Z tym słoneczkiem może być różnie. U nas teraz jest, ale to może być różnie, bo ta pogoda ostatnio się skuśkała. Ale miejmy nadzieję, że będzie fajna. Więc miłego weekendu. Dużo mocy i siły na nadchodzący tydzień. Więc żeby był znośny. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Widzimy się, myślę, pewnie w środę. Tak już to pewnie będzie teraz, że środa, niedziela lub środa i sobota. Będę używał nowej maszynki, której Wam nigdy nie pokazywałem. Dla mnie nowość. Będzie to maszynka, od razu powiem, bo pewnie ktoś tam shorta jakiegoś widział. Będzie to maszynka od Stando. Będzie to maszynka Stando Perun.
więc będą nią dwa golenia. Potem znowu wskakuje kolejna żyletka. Aha, najważniejsza sprawa, zapomniałem napisać. No to dwa punkty. Dwa punkty zdobyła. Będzie znowu kolejna żyletka, potem będą nowe maszynki w kolejności, których nigdy nie używałem, których mam jeszcze parę od Rafała, czyli od Spektrum. Lufa Strzała, do widzenia, hej, cześć, żegnam Was czule.